18 sierpnia wspominamy błogosławionych prezbiterów i męczenników z Rochefort. W 1793 roku rewolucjoniści we Francji wydali dekret o deportacji do Gujany wszystkich duchownych, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność konstytucji cywilnej kleru potępionej przez papieża. W styczniu 1794 roku władze rewolucyjne przystąpiły do wykonania dekretu. Pod karą śmierci księża mieli zgłaszać się do władz, a potem oczekiwać w więzieniu na deportację. Taki los spotkał 2412 księży i zakonników. Aż 892 z nich doprowadzono do portu w Rochefort. Tam zostali stłoczeni w straszliwych warunkach na dwóch starych statkach. Nie popłynęły one jednak do Gujany, tylko zarzuciły kotwice w okolicach wyspy Ai, stając się miejscem stopniowej eksterminacji uwięzionych. Kiedy na początku 1795 roku postanowiono ich uwolnić, okazało się, że z 892 więźniów zmarła ponad połowa, dokładnie 547 osób. Pochowano ich na wyspach Ai i Madame. Ich proces beatyfikacyjny rozpoczął się w diecezji La Rochelle w 1932 roku. Nie o wszystkich osobach udało się zebrać wystarczające dokumenty i świadectwa w tej sprawie. W dniu 1 października 1995 roku święty Jan Paweł II spośród męczenników z Rochefort beatyfikował 64. Wśród nich byli m.in. Jan Ludwik z Besançon, urodzony 11 marca 1720 roku. Swój habit kapucyński przywdział w maju 1740 roku w klasztorze nowicjackim w Lyonie. Po święceniach kapłańskich zasłynął jako spowiednik i kierownik duchowy. Był zakonnikiem odznaczającym się szlachetnością ducha, uprzejmością, pokorą, cierpliwością i spokojem. Promieniował ponadto franciszkańską radością. Zmarł 19 maja 1794 roku. Protasis Saez, urodzony 2 kwietnia 1747 roku, przywdział habit kapucyński w nowicjacie w Bayeux 26 listopada 1767 roku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich był sekretarzem prowincjalnym, kaznodzieją i rektorem seminarium. Imponował swą postawą fizyczną, moralną i duchową. Odznaczał się stałością w wierze, roztropnością, obserwancją zakonną i innymi cnotami. Zmarł 23 sierpnia 1794 roku. Sébastien Znancé, urodzony 17 stycznia 1749 roku, przywdział habit kapucyński w nowicjacie w Saint-Michel 24 stycznia 1768 roku. Po święceniach kapłańskich był spowiednikiem, kaznodzieją i pomocnikiem proboszcza. Wiódł wzorowe życie zakonne, odznaczając się wyjątkową pobożnością. Zmarł 10 sierpnia 1794 roku. Poza nimi wśród męczenników z Rochefort było wielu innych zakonników, w tym franciszkanie konwentualni, kapucyni i karmelici bosy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem modlitwę błogosławionych męczenników z Rochefort, którzy za nami orędują, i utwierdź nas w wyznawaniu Twojej prawdy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.